Jest 11 czerwca 2015 roku. Pierwsza publiczna wypowiedź Andrzeja Hardacza po wyborach prezydenckich. Panie Andrzeju, pan, osoba pobita przez ochroniarzy Andrzeja Dudy. Już ustaliliśmy, że jeden z nich to jest radny miejski, ten z nosem, tak? To jest pan Łapiński, nie tylko, że on jest radnym, ale to jest zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, pana Masalerka z Prawa i Sprawiedliwości. Zastępca rzecznika prasowego? Tak, dokładnie. Pełni kilka funkcji i z kilku funkcji pobiera również wypłaty, czyli wygląda na to, że miesięcznie ten łobuz zarabia kilkanaście tysięcy złotych, czyli z naszych podatków. Co to jest kilkanaście tysięcy złotych? Tutaj nawiązuję trochę do bogacza, który w niedalekim hotelu Bristol, tutaj przed tym hotelem, został pan sfilmowany przez jednego z bogatszych Polaków, pana Stonogę, który ni mniej ni więcej tylko oskarżył pana, że jest pan esbekiem. No tak. Co pan na to? Śmiać mi się chce, bo można różne oskarżenia puszczać, ale gdzie są fakty, gdzie są dokumenty? Czyli panie Stonoga, Andrzej się zwraca. Pokaż pan dokumenty, tak? Tak, oczywiście. Zobaczymy. A nie robić sobie jaja. Bo jaja to sobie pan może zrobić z Kaczyńskim, z tym małym kurduplem i na swojej stronie internetowej puszczać dokumenty z akt śledztwa, jeśli chodzi o podsłuchy. No właśnie, czy Andrzej Hardacz popiera, lubi, czy nie popiera, nie lubi na Facebooku materiały pokazane przez Stonogę? Co na to powiesz? No co na to mogę powiedzieć? Przecież te materiały udostępnił sam Macierewicz, jemu dał, żeby mógł je udostępnić. Przecież to pisowska prowokacja. Czyli Stonoga współpracuje z PiS-em, z Macierewiczem? Oczywiście. Czyli to jego popieranie Andrzeja Dudy to była tylko, tak, to był tylko wierzchołek góry lodowej. Tak. Ale to chyba korzystne dla polskiej opinii publicznej. Dużo ciekawych rzeczy się dowiemy. Tak? Oczywiście, że tak. No przecież jeśli ktoś chce wierzyć panu Stonodze, no to kochani, to jest szokujące. Ja mogę, oczywiście, ja toleruję wolne słowa w internecie, no ale nie będę tolerował na przykład oskarżeń, na przykład tak samo pod moim adresem. Zaraz to wytoczysz Stonodze proces? Nie warto. Jak można śmieciowi wytaczać? Czyli jednak będziesz tolerował wypowiedź Stonogi, który nazwał cię esbekiem. Tak, ale niech pokaże papiery. To prosimy w takim razie pana Zbigniewa Stonogę. Panie Zbigniewie, zapraszamy. Trzeba, żeby Polacy się dowiadywali. Ja tylko pochwalę się, że idąc pana tropem, nasz przyjaciel, pan Bartosz Jakub Szczerba z Otwocka ujawnił lokalną ośmiornicę, która zbiera się w takiej lokalnej knajpie, takie sowa i przyjaciele na skalę otwocką. Tam właśnie na jednym z filmów telewizji narodowej pan Bartosz ujawnił, a się Stylowa nazywa. Tak. I tam się wybieramy przed tą Stylową, zrobimy reportaż właśnie, gdzie są sowa i przyjaciele w Otwocku. Idzie profesor Nałecz, podejdźmy do niej. O, Andrzej Hardacz podchodzi do pana. Panie profesorze. Dzień dobry, panie profesorze. Proszę o wypowiedź dla telewizji narodowej. O nie. Dzień dobry, Eugeniusz Sedecki. Bardzo. Proszę się nie gniewać. Panie ale profesorze, to... czy mogę tylko jedną weryfikację? Ale czy pan rozmawiają ze sobą panowie, pan profesor Nałęcz. Po raz pierwszy widzę pana profesora Nałęcza po przegranych wyborach. Jak żywo, jak sam państwo wiecie, wiele razy tutaj przychodziłem, ale profesora Nałęcza przed pałacem na piechotę nie widziałem. A tu proszę bardzo, taki darytas, czyli okazuje się, że te wybory dużo zmieniły. Odchodzą panowie, zrobię zbliżenie, rozmawiają sobie. Andrzej Hardacz coś klaruje panu profesorowi. Przejeżdża autobus warszawski. Panowie znikają za najbliższą reklamą. Kultura na widoku. Na telewizji narodowej sprzed Pałacu Prezydenckiego materiał realizował Eugeniusz Sendecki.